To nie jest twoja wina. Tak po prostu zostałaś wychowana. Tatuś gangster wszystko załatwi. Tata akurat wszystkiego mi zabraniał. No właśnie, zabraniał ci wyrywać facetów, to może teraz nadrabiasz? Nie wyrywałam, Jarka. Nikt nikogo nie wyrywał, okej? Okay? Przepraszam, uwodziłaś lepiej? Skończyłaś? Nie, powiedziałabym więcej, ale mam klasę. Gówno masz, nie klasę. Dziewczyny! Cii, pan, ci się nie przerywa, proszę. Jeśli ktoś tutaj jest pancią, to właśnie ty. Ciągle strzelasz jakieś foki, ciągle coś ci nie pasuje. Bo jak mi wyrywasz mojego faceta, to faktycznie mi nie pasuje! Twój facet powinien dostać medal, że z tobą wytrzymuje. O, czyli jednak go chcesz, to proszę bardzo, bierz. Nie chcę i nigdy nie chciałam. To był głupi żart. Wszyscy ci to tłumaczą, ale ty nic nie rozumiesz. A ty nie rozumiesz, że zachowałaś się jak zwykła... Ej, przestań! Przestańcie! Będziecie tego żałować, obie. Nie, dlaczego? Czasem trzeba szczerze porozmawiać. Ja nie lubię jej, a ona mnie. Sytuacja jest jasna. No właśnie, no w końcu w czymś się zgadzamy. Dziękuję bardzo. Ja również. No, i widzę, że się pogodziłyście. No i fajnie.